A studia online to jest jedna z możliwości Waszej uczelni. A z moich informacji zwrotnych, gdy opowiadam o tej formie szkolenia, o tej formie przede wszystkim kształcenia się, dostaję informację, że jest to jedna z lepszych form, która daje dużo możliwości, dużo otwartej przestrzeni, dużo dobrowolności, a to jest rzecz, która przez wielu potencjalnych studentek, studentów jest rzeczą ważną. Studiowanie przez internet daje mi dużą swobodę. W szczególności jeżeli mieszka się za granicą, w fajny sposób można skończyć polską uczelnię. Dziennikarstwo online pomaga mi rozwijać moją działalność internetową bez konieczności rezygnacji z kariery zawodowej. To najwygodniejsza forma studiowania dla mnie. Spotykamy się raz na jakiś czas, ale większość zadań realizujemy online i to jest naprawdę bardzo wygodne. To są informacje zwrotne. Przede wszystkim nie domyka się to w jakimś bardzo mocnym, schematycznym i sztywnym czasie, ale daje możliwość na właśnie twórczość i innowacyjność w podejmowaniu działań edukacyjnych, co na dzisiejszym rynku pracy oprócz sztywnej wiedzy, która jest ważna, ważne jest też doświadczenie. Daje to nauczycielom pracującym w zawodzie ogromne możliwości czasowe. Ta forma kształcenia pozwala na to, żeby w międzyczasie doskonalić się, dokształcać oprócz studiów, podejmować praktykę.